Cześć, tu Xorad i to jest 5-sekundowy poradnik, dlaczego moje filmy są takie płynne i jak to zrobić. Po prostu pokażę wam, montuję od razu, mówię, w Sony Vegasie Pro 12 i pokażę wam, jak zrobić płynny film, ponieważ dużo, ale to naprawdę dużo maili miałem i co robię takiego, że moje filmy są takie płynne po prostu. No tutaj pewnie będzie jakiegoś screena czy coś z jakiejś wiadomości, więc tak, wchodzimy w File, Render As. I tutaj ja biorę sobie zawsze. Tutaj widzicie, macie Main Concept AVC AAC. Tutaj mamy wszystkie. Ja tutaj w tym przypadku robię 1080p, bo to jest Q&A właśnie montuję. I uwaga, teraz najważniejsza rzecz. Customize Template. I tutaj mamy Project na dole. I tutaj musimy coś wybrać, nie? Use Project Settings. Tutaj biorę Best. Ja mam akurat best komputer, ale nie będę wnikał, to ciut po prostu wam dłużej zajmie rendering. Znaczy, no nie aż tak, to będzie różnica duża, ale naprawdę pomaga, to jest o wiele większa jakość filmów. Mamy best po prostu, naciskamy OK, no i wtedy możemy już teraz render. No i w tym momencie właśnie mamy płynny film, będzie on wyrenderowany. Możecie ten film zobaczyć, adnotacja teraz w prawym górnym rogu jest do tego filmu, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak to wyszło. I myślę, że taki poradnik się wam podobał, dlatego że to dużo ludzi nie wie, tak, nie robi tego, a naprawdę to wpływa na jakość filmów i jest to zauważalne. Więc trzymajcie się i cześć, nara, Xorad.